Dzień dobry, Radom. Piątek 11 będzie jutro. Śniadanie, jak wiecie, Zibi często nagrywa właśnie tutaj z Bursy wspólne śniadanie koszykarskie, bo w tym miejscu można spotkać większość zawodników, na przykład wie skąd jesteście. Nowy Tomyś, witam. Wczoraj po dogrywce jeszcze wygrali, były łzy szczęścia. A który to jest ten chłopak, który dostał ode mnie dwa razy MVP? Lebek, albo jak on się nazywa. Który to jest ten, co ma największe ewale wykręca? Który to jest? Melonek. Gdzie jest Melonek? Melonek, masz dwa razy MVP. Bo według najlepszego tego, wiesz? Ewala, i ten, jesteś na stronie umieszczony. I jak znajdziemy czas, przypomnij, żeby ci zrobić fotkę do połowy, bo chcemy promować się w Polsce, nie? I będziesz miał taki też ten... damy rady. Smacznego. Smacznego. Damy rady wyżywić tyle dzieci. Szwedzki stół. Ciasto tutaj. Witamy chłopców z Poznania. Wielkopolska. To co? Enea z nowym Tomyślnym finale. Wielkopolska rządzi. Wielkopolska. Smacznego. Trenerzy z Wielkopolski razem na śniadaniu. Good morgen Deutschland, good morgen Hauptstadt, good morgen Berlin, good appetit. Tier Gladiators, gut gesagt. Wczoraj tutaj chłopak wygrał konkurs Free Points. Gratulation nochmal. Aber richtig sehr gut. Gesucht meine Facebook Zbyszek Bytomski. Meine Facebook Zbyszek Bytomski. Jak tam Komorów? Dwa słowa o meczu ze Śląskiem. Szybko zapomnieć albo wyciągnąć wnioski. Proszę. Dokładnie tak. Szybko wyciągnąć wnioski. Hutnik, ale to jest, jak się nie mylę, dwójka. Przyjaliście się tutaj uczyć. Wasz czas będzie za rok, prawda? Wygrać. Dobra. Smacznego. Dziękuję. Smacznego. 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 Zaczynałem stąd i tutaj skończę. Masz przytrzymać to tylko. Trzymaj. Tak, proszę Państwa, rozpoczynamy drugi dzień zmagań koszykarskich. Szósty Radom Basket Cup. 16 drużyn, 4 grupy po 4. Już wiemy, że z jednej grupy dwie drużyny mają pewny awans. Jest to drużyna Trefla Soto, jest to drużyna Hutnika i drużyna Korony Kraków. A reszta jeszcze mogą być układy trójkowe, ale w mojej głowie już wiadomo, kto awansuje, ale nie będę tutaj żadnego promował. No i co, oglądajcie mecze, a po południu zaczynamy serię ćwierćfinałów. Sobota, jutro, tylko jeden dzień i po południu. Jestem ciekawy, jak chłopcy do południa spędzą dzień w Radomiu. Ja zapraszam wszystkich kibiców, przyjeżdżajcie do Radomia. To tych chłopców dopiero możecie zobaczyć na Mistrzostwach Polski. I to dopiero na wiosnę. I to też nie wszystkich, bo nie wszyscy się dostaną. Jest okazja zobaczyć swoich chłopaków, że zapraszam do Radomia. Zibi, Radom. Siła w precyzji. Zawsze tu przyjeżdża dużo kibiców i do pików. Grow me. Dziękuję. Wyłącz. Gdzie to?